To była najsmutniejsza rzecz, jaka mnie dzisiaj spotkała, Jawor. Dzięki, że mogę przeżywać takie wspaniałe chwile. Zostawcie łapkę w górę dla Nexa. No co ryba? To nie zła ryba. Ostatnio zwiedzaliśmy wnętrze Bombika, także dzisiaj sobie zwiedzimy wnętrze ryby, dzisiaj jest Zenonexe. Witam. Okej. Okay. To jest po prostu skok? Chyba tak, tu jest jakaś strzałka. Tutaj. Tu, zobacz. No jest łódeczka. Ale quality tutaj właśnie, detran w środku ryby. To genialna rzecz. Dobra, Jawor, to ja lecę przodem, nie? Bo generalnie wydaje mi się... Okay. Jak się czujesz w detranach, stary? Nie, ja generalnie dobry jestem w miarę w detranach, wiesz? Nie jest aż tak źle ze mną. Poczekam na siebie. Jakimś profesjonalistą nie jestem w przechodzeniu detranów, ale daję radę. Dawaj szybko, tu. Idę. O nie! Okej, okay, dobra. Ups. Chciałem pomóc. Narzekanie na to w końcu... A idź ty. Czekaj, ja też zginę, wiesz co? Poszukajmy po prostu. Okej, okay, dobra. Zróbmy to razem. Detran w środku ryby. Czy tak, do ryby jeszcze nie doszliśmy chyba, tak mi się wydaje. No teraz jesteśmy w jego wnętrzu chyba? Zaraz się przekonamy, powinny być jakieś napisy. O nie! Nie! O nie! Ja nie wiem. Dobra, będziemy tu siedzieć do końca naszego smutnego życia. I to tyle, tak? Aha, dobra. Quality, time is perfect. Time is perfect. A, to tutaj, wszystko jasne. Aha, i to znika i wtedy musisz... Dobra, okej. Okay. I tu trzeba... Okej, okay. Fajne to! To jest fajne zrobione, no, bardzo przemyślane. Okej. Okay. Wiesz co, ja bym tym rogiem tutaj wbiegł, zobacz tędy. Tak, tędy. I od razu skok. Idealnie, i teraz znowu skok, o, za szybko. Widziałem to, przykra sprawa, nie wiem. Szanuję twórcę tej mapy, fajne. Cyk, jestem, idzie teraz, gdzie teraz? Nie wiem. O tam, no, na prawo. Okej. Okay. Jestem, przyszedłem! Dobra. Ja za godzinę powinienem też to przejść. O, jestem, dobra, siema. Okej, okay, git. Wow. Teraz tutaj mamy... Tyk! O nie, dobra, nie wyszło. Aha, tu trzeba wskoczyć do góry, dobra! Już widzę. No. O! Jestem! Mam! Właśnie. A, we dwójkę złapaliśmy. No i tyle. Ej, czekaj, bo kolejny wleci. Tyk! Dobra. No dobra, weź checkpoint i teraz tu trzeba wziąć, tam jest napisane, że tu trzeba wziąć lód i się rozpędzić. Jezu, to jest jakiś smart detran dla tylko młodych ludzi, czyli nie dla mnie. Z racji, że wyjechałem na wakacje i nie mam jak robić regularnych giveaway, mam dla was coś niesamowitego. Do wygrania jest nowiutka konsola Xbox, którą możesz albo używać, albo sobie sprzedać i zgarnąć gruby cash. Wystarczy, że będziesz wspierać mnie w sklepie z kodem Jaworski przez 3sy, zostawisz subskrypcję z dzwoneczkiem i napiszesz w komentarzu nick, z którym wspierasz mnie w Fortnite. Wyniki będą 19 września na pierwszym streamie, jaki zrobię po powrocie. Dziękuję, że mnie wspieracie w tym okresie. Kocham was! Dobra. I co dalej? Ej, gdzie mam teraz iść? Nie mam zielonego pojęcia, co mamy tutaj z... Poczekaj. A, ja wiem! Jestem, tu się wypycha, lecisz. Patrzę. I musisz w tym miejscu nacisnąć... A, dobra. Musisz być szybciej chyba. Dobra, nie wiem, czy mam tą prędkość. Aha, ja wiem, o co chodzi. Dobra, i ty teraz tu musisz do góry... O, no dobra. Byłem! Już wiem, o co chodzi. Jestem! Na lewo dobra. Musisz stary lecieć. Na lewo, okay. Na lewo. Tak, bo na prawo jest góra większa. Znaczy na prawo, co ja gadam? No... dzięki, dobra. Nexe, dzięki! Sorry, no, mam autyzm, przepraszam. Dobra, na prawo, tak? Tak, na prawo jest dużo łatwiej skoczyć. Lewo, dalej nie wiem. Prawo i... O, widzisz, jesteś. Ho-ho. O, widzisz? Mamy level 7. I dalej nie wiem, gdzie jesteśmy. Czy jesteśmy w końcu wewnątrz tej ryby, czy nie jesteśmy? Nie, my teraz zwiedzamy podwodną krainę, wiesz? Idziesz za mną, idziesz. Aha, okej. Okej. O nie, nie zdążyłem. Dobra, ale to jest ciężkie, Jezus, trudny jest ten detran. Jest strasznie ciężkie. Tak. Szybko! Zużywałeś trapy? Tak. Kolejny został do zużywania. O nie! Wrócił! Nie! Tak, bo to wraca, trzeba patrzeć do tyłu, no. W którym momencie to wraca. Dobra, to jest proste w sumie, tylko trzeba to wytajmować. No, włączyłeś mi to, bo ty jak staniesz na tym, to włączasz tak, na nowo. Jezu, rację masz, dobra, sorry. Spoko. Chyba przeszedłem, wiesz? Tu przy tym takim, przy impulsach wpadłem w dziurkę. No, dzień dobry. Witam. Dobra, co tu jest napisane? Throw impulse here, okej. No, dzięki. Świetnie. Tak. Wpadłem jakieś 3 levele niżej. No nie wiem.
Ale rzeczywiście nie, nie zahaczyłem checkpointu. Ale gdzie tu trzeba skoczyć, bo ja... Ej, czemu ja jestem... Ty! Co? Zobacz, gdzie ja jestem! Gdzie jesteś? Czekaj. Wiesz, co jest najlepsze? Nexa, jesteśmy debilami. Przechodziliśmy to, nie? Zobacz. No. Spójrz na mnie. Cześć! Ja cię nie widzę. Tu jestem. A no? Chodź, zobacz! No to tu jest... No ja wiem! Ale impulsu byśmy nie mieli. Aha, bo my impulsu odblokowaliśmy. No. Dobra. Nie mam pojęcia, bo tam jeszcze nie byłem. O, jestem, dobra, mam. Czyli prosto pod siebie, tak? Tak, prosto pod siebie i... I w lewo. Dobra, widzę. I w lewo, no. No, impulsem do góry. Do góry, prosto. No. Cyk. Okej. Okay. Czekaj. No, climb the fish teraz. I co, trzeba jej będzie do gardła wejść? Kurde. Nie wiem, wchodzenie rybie do gardła nie jest zbyt ciekawym. No. Nie przeżycie tylko z jaworem. Ta. Okej, jestem obok checkpointem. Przechodzimy tu już 17 minut, a jeszcze nie byliśmy w środku ryby. Przechodzimy tu 17 minut, a ja dalej przechodzę to mimo faktu, że wiem, że będę musiał wejść do jej wnętrza. O, no i tutaj cyk. Jestem. Tam. Dzień dobry. Dobra, i teraz idziemy do jej ust chyba. Tak? Wspaniale. Nie. Dobra, to jest ten moment, Jawor, chyba. Oko! Jestem w jej oku! Da. No właśnie, poczekaj, bo tu chyba... I zobacz, po tych małych cusiach tutaj. Widzisz te? No. O kurde. A? O, jestem. Let's go in the... usta and... w dół. O nie! Faktycznie! Zjadłem. O, ile dziki. A tam jest opona, musisz na oponę. Nie sądziłem, że ryby jedzą takie rzeczy. Są różne dziwne rzeczy. O, tu jest jetpack. Tu jest jetpack. Welcome to the gills. Czym są gills? Nie wiem. Skrzela? Może? Tak bym obstawiał. No to ja zginąłem właśnie. To nie takie proste. Mamy... Ryby mają żołądek? Żołądek? No muszą gdzieś... Każde zwierzę ma żołądek. Ja nie wiem, stary. Ja z biologii miałem. Aha, i tu na dół tylko. I to tyle. Ta. Okej. No, idziemy do brzuszka. No ja już jestem. Czekam na ciebie. No, dziwne rzeczy jadła ta ryba, by the way. Bardzo dziwne, no. Tu leży jakieś Kenny. Zjadł swojego, nie wiem, kogoś. To na jednym speedzie musisz robić, wiesz? Mam! No, tylko jeszcze muszę tam doskoczyć. Jestem też. Okej. Okay. Jestem, dobra. Ryba co banana jadła w ogóle. Co to znaczy intestite? Intestine. Intestine to jest, Jezu Święty, wiem co to jest, ale nie wiem jakie to ma polskie słowo, bez kitu. Jezu, jelito chyba, tak? Jelito? Dobrze mówię? Jelito, tak jest! No. Dobra, jednak nie głupie takie youtubery z nas. Nie wiem, to jest przykry moment, kiedy znasz słowa po angielsku i nie znasz polskiego znaczenia. Detrany są spoko, ja lubię. Bardzo, ja się jeszcze nigdy nie stosowałem na detrany, nie wiem czy... Nie, mi się zdarzyło. Dość często. Ja, nie. Ja jeszcze mazą. Oj, przepraszam! Wybaczam. Ale żyjesz, dobra, idź ja warty. No tak, zginąłem, bo za długo teraz. Sorry! Dolny, okej. Okay. Witam, i jestem. Tu jest checkpoint. Halo! Piękna sprawa. To była najsmutniejsza rzecz, jaka mnie dzisiaj spotkała, Jawor. Dzięki, że mogę przeżywać takie wspaniałe chwile. Zostawcie łapkę w górę dla Nexa. Ja pierdzielę. Niekoniecznie na jednym w sumie chyba, wiesz? Dobra, teraz to robię. Jak tego nie zrobię, to nic się nie stanie, ale jak powiedziałem, że to zrobię, to zrobię. O, widzisz? No nie! Ryba Detran. Świetny Detran. Witam. Quality Witam. Content. Witam. O. To jakaś wyimaginowana kraina troszkę. Do swojego marzenia. Idź pierwszy. Coś ci nie wyszło. Palnemu banana. A ja zginąłem na tym trapie, który tam jest. Tu mamy... No, przecież stanąłem na krawędzi! A gdzie mam teraz skoczyć? Tu. Hej. Gdzie tu? Do góry po prostu. Jak do góry? No nie widzisz mnie? A ja mam impulsa! Okej, okay. Łatwiutko. No i tutaj już coś takiego. Tutaj 180 boża. Okej, okay, cyk, druga 180... Dziesiątka boża, okej, okay, witam. Świetnie! Na płytkich teksturach mi się to zlewa z tym dołem. A, okej, okay, no ale to bez spiritu możesz. Bez spiritu. Oh, faktycznie jest łatwiej. No dobra. Czym jest bladder, to nie mam pojęcia. A co, 180 bonserami, lol. Serio? No. O, jestem. Ale faktycznie.
witam. A gdzie kolejny? Ciebie. A, bo tu są dwie, tak? A, tak, widzę. I potem musisz wejść po prostu na górę. O, tu i tutaj cyk. O, witam. Bardzo ładnie. I teraz idziemy. Ja się boję trochę tu wejść. Ja też właśnie, bo to tak nieprzyjemnie ta woda wygląda. Okay, checkpoint. Now you know how to happen after the bladder. Czekaj, ja sprawdzę, co to jest bladder, wiesz? Pęcherz moczowy. Tak. Jesteśmy w pęcherzu moczowym. Dobrze, jakkolwiek, czas wyjść. Dobrze, czyli wychodzimy chyba już z ryby. Musimy znaleźć mózg. Ryby mają mózg? No chyba tak. Ale nie, serio się pytam teraz, bo nie wiem. Nekse, każde zwierzę ma mózg. Dobra, nieważne, no mi się wydaje, że nie mają chyba. No nie wiem, no ja niby jestem zwierzęciem, a mózgu nie mam, więc no nie wiem. Ta teoria jest obalona w tym momencie. Ryby nie posiadają mózgu, receptorów bólowych, przez to nie odczuwają bólu w ten sposób, co ludzie i inne zwierzęta. Szachmat. Dobra, przepraszam. Wiedziałem. Tu już tutaj jakieś oszczerstwa. Biologia się kłania, miałem dwójkę z biologii, więc wiem jak to jest. Wiem jak smakuje życie. Kości ogonowej ryby chyba, no bo backbone jest napisane. Tutaj widzę, twórca tej mapy też się nie zapoznał z tymi wspaniałymi. No też teraz z biologii miał dwóję. Powiedziałbym, że jest mi przykro, ale nie jest. Nie, bo ja tutaj zhejtowałem, a prawda jest taka, że w sumie my jesteśmy w panie łybie, czyli w skinie. No właśnie, czyli de facto no w sumie ma on mózg, nie? Dobra, jestem, no, nie wiem czy ma. Jestem w mózgu. Ona nie ma mózgu. No właśnie ma, jest napisane, że ryba ma rybi móżdżek i że jest generalnie ten móżdżek mały. Faktycznie on jest mały, taki powiem ci szczerze. No generalnie my żyjemy w innym uniwersum chyba. Wygląda jak jego czapka. Ty, w sumie jest takie powiedzenie rybi móżdżek, nie? No jest takie powiedzenie. Ty, trzeba to znaleźć, bo nie wiedziemy tutaj. Aha, a tego nie da rady tak z kilofa. Dobra, to szukaj, a ja tu postaję. Jak zwykle czarna robota dla mnie. Ale faktycznie jest 10 IQ. Czyli jak gracie rybą, macie 10 IQ. Nie, nie grajcie rybą. Nie grajcie rybą. Au, dobra, jednak to nie działa. Dobra. Działa? Nie wiem. Działa. A, to ja się skoczyłem w takim razie. Łatwy death run, by the way. Ta, bardzo. 36 minut. Wypada. Ja to zrobiłem bez lodu, bo żeś mi lód zbejtował. A, przepraszam. Okej. Okay. Tyk. No i znowu! O! O! Ty przyszedłeś tam? Dobra! Udało się. Nie wiem jak to się wydarzyło, ale się udało. Ja też nie, to było seria fortunnych zdarzeń. Okej. Okay. I tu chyba wychodzimy. A nie, gdzie my idziemy? Tam chyba nie trzeba wiem. Ten ja metal. Ja wskakuję pierwszy, YOLO. We have to find the brain. Przecież ej, ale... Co? A! Okej, okay, dobra, bo tu cofamy. Aha, bo po prostu my się cofamy, ale tu nie byliśmy. Tak, bo tu było zablokowane. Aha, wiesz, że właśnie jesteśmy w jego moczu, nie? Masz tą świadomość? Ryby sikają? No tak tam było napisane generalnie, nie wiem czy sikają. Nigdy tego, słuchaj, nie sprawdzałem. No właśnie mi też się nie zdarzyło nigdy już. A może po prostu wystarczy skoczyć tu, tu i tu? Na przykład? Wow! Co? Ty, Jawor! Hmm? Chodź do mnie. Idę. Chodź do mnie. Weź tu skocz. Coś poszło chyba nie tak. Szachmat! Aha, i tu trzeba mieczem skakać tu, chodź tu. Tak, jestem na levelu 24. Ile tu jest leveli? Nie wiem, nie było napisane. I teraz już nie wiadomo, gdzie jesteśmy, tu już po prostu... Teraz jesteśmy... Po prostu jesteśmy. Istniejemy. 25 level, nie mów, Jawor, że ty mnie teraz zaprowadziłeś na... 100 level default death run. Tak, default death run. 40 minut, 25 leveli. O! Jawor, chodź! Idę. Congratulations, GG, udało nam się przejść! No. To było na tyle, zwiedziliśmy dzisiaj rybę. Dziękuję ci Nexo za wystąpienie. Dzięki za zaproszenie. Link do kanału Nexo oczywiście macie w opisie. Jeżeli nie gracie jeszcze Fortnite'a, zarejestrujcie się też z linku, też go macie w opisie. Pamiętajcie, aby wspierać swojego ulubionego twórcę w sklepie. Trzymajcie się.